Dzień dobry Państwu, witam jeszcze raz, to robię to powitanie specjalnie dla internautów. Witam serdecznie na lawendowym bazarze Nantes. Jest ze mną właściciel firmy Nantes i organizator dzisiejszego spotkania, Zdzisław Oszczęda. Zdzisław na początku naszego spotkania ostentacyjnie, spektakularnie nalał do szklanek wody. Woda nam jest potrzebna do życia, woda to życie. Nic odkrywczego w tym sformułowaniu. Żeby zachować równowagę i funkcjonować naturalnie, należycie, lekarze zalecają minimum 2,5 litra wody dziennie. Nie wliczamy w to kawy porannej. Minimum 2,5 litra wody dziennie. Woda, przede wszystkim brak wody odczuwa nasz mózg. Jako pierwszy sygnalizuje zmęczeniem, gorszym myśleniem, znużeniem i bólem głowy. W związku z tym to jest coś absolutnie oczywistego, że powinniśmy mieć kontakt z wodą. Teraz tak, nie jest bez znaczenia to, jaką wodę pijemy. Zdzisław, dlaczego woda jest taka ważna? Zacznijmy od tego. Pijemy wodę, która nie zgasi pragnienia. No to chyba bez sensu. Starość to wysychanie. Wodą, którą najczęściej pijemy, jest woda, która nie wchodzi do komórek, tylko wchodzi w przestrzeń międzykomórkową. Czyli, żeby woda weszła do komórki, musi mieć odpowiednią jakość. Dlatego tą wodę, jeszcze pan redaktor jeszcze raz tak zrobi, wypłuczy usta, to za chwilę będzie suchość. Woda, która rozpuszcza ślinę i wchodzi do śluzówki już teraz. Dlatego za chwilę będzie sucho. Rzeczywiście. Był taki doktor, który na wykładzie zapomniał, że mówiłem nie więcej niż szklankę i tak wypił 5 i nagle głos stracił, bo mu wszystko zaczęło wysychać. Zdzisław, dlaczego produkujesz szkodliwe rzeczy? No właśnie. No dobrze, ale zacznijmy od tego. Woda, na razie mówimy o zwykłej wodzie, o tym funkcjonowanie wody w naszym organizmie jest niezbędna, jest konieczna, woda to życie, to jest oczywista. Redaktorze, zagadka prosta. Jaką pan pije wodę? No wszelaką. Wodę filtrowaną na przykład z kranu. A dlaczego w Polsce nie ma wody stołowej? Pana poseł, który pan wymienił, pan doktor Piecha, w 2005 roku, jak był wiceministrem zdrowia, kiedy ministrem był Religa i umierał, wprowadził do ustawy o bezpieczeństwie żywności zapis: Polaku, jeżeli chcesz produkować wodę stołową, czyli woda, która ma zawartość poniżej 100 mg na litr, to musisz mieć własne źródło. I czy ktoś z Państwa pamięta wodę Bonacque Coca-Coli? No było coś takiego. A było. Jest w całej Unii, ale w Polsce nie ma. A ktoś pamięta Państwa wodę stołową, którą się piło w zakładach, kopalniach? No tak. Była. A gdzie jest ta woda? Jako posiłek regeneracyjny funkcjonował w takich dużych przewozach. A gdzie jest ta woda? No ale mamy jurajską, mamy... No nieprawda. Woda jurajska jest wodą mineralną. Panie redaktorze, mówimy o wodzie stołowej, która była pozyskiwana ze studni, z ujęć Środa Śląska. Zakład Coca-Coli produkował Bonacque. Po tej ustawie musieli się zwinąć, zakład przenieśli na Ukrainę i w Polsce nie ma wody stołowej. A czym się woda stołowa różni od wody mineralnej? Mineralizacja tej wody jest między 50 a 100 mg na litr, a w każdej wodzie mineralnej suma składników mineralnych jest od 300 do 700. Czyli chodzi o im mniej, to znaczy ta mniejsza ilość składników mineralnych jest lepsza? Oczywiście. Woda nie wnosi do organizmu żadnych dodatkowych składników. Dlaczego? Coca-Cola kupiła w końcu krople Beskidu. Więc z tych wód mineralnych, które jest w Polsce, wszystkie źródła należą do koncernów zachodnich. Nie ma, mało źródeł jest w Polsce. No Cisowianka, Muszynianka. Fajnie, i to jest woda mineralna. I teraz niech mi ktoś z Państwa podpowie, bo może ja nie wiem. Co woda mineralizowana wnosi do organizmu, skoro wchłanianie jest przez pokarm, przez tłuszcze? Woda o dużej zawartości minerałów funduje Wam tylko i wyłącznie miażdżycę. No dlaczego? Jak to przecież minerały, potas, magnez, zdrowie... Nie wchłaniają się przez wodę.
Mapa umieralności Polaków. Atlas umieralności opracowany przez Państwowy Zakład Higieny. Pokazuje dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie umiera na miażdżyce. Z czym to jest związane? Czyli inaczej, najczęstsza przyczyna zgonów jest to miażdżyca, tak? W tych rejonach Polski. Czyli ten pas południowo-wschodni, tak? Tak. Dlaczego? Bo na wybrzuszeniu jak gdyby gór, w spiętrzeniu są pokłady wapnia. Tak jak polskie góry przebiegają, tak są pokłady wapnia. A stacje uzdatniania wody biorą wody głębinowe. Czyli szukają, gdzie jest dobra, czysta woda. I kiedyś, przed rokiem 2005, normy polskiej wody były takie, że nie mogło przekraczać 200 mg na litr. Teraz jest 600 i nic się z tym nie robi. Mówisz o minerałach. Tak. Minerały do kości, do tkanek wchodzą tylko i wyłącznie przez układ pokarmowy i tłuszcze. Mineralna woda, którą tak Państwo lansują, picie jej w dużych ilościach powoduje, że zamykają się kapilary i naczynia włosowate. To jest miażdżyca. I zagadka. Panie dyrektorze, pan jest ze Śląska. No nie, urodziłem się w Częstochowie, mieszkam obecnie w Warszawie, czyli piję wodę z Wisły, nie z Czajki. Super. Górny Śląsk jako jedyny w tej mapie umieralności nie umiera na miażdżycy. Dlaczego? Bo Górny Śląsk pobiera wodę z Wisły i zalewu Goczałkowickiego. A dlaczego? Bo kopalnie odcięły wody głębinowe, kopalnie wypompowują wodę. Więc nie ma na Górnym Śląsku ujęć wody poniżej wydobycia węgla. No dobrze, a na co umiera pozostała część Polaków? Nie, na co umiera Górny Śląsk? Na zawały serca. O rany. Dlaczego? Dlaczego? Bo każda woda to jest elektrolit. Woda, do której pijecie, czasami Państwo piszecie do mnie, a mam osmozę, czy mogę pić osmozę? Nie. To jest woda z ujemnym potencjałem. Ona wyciąga z komórek wodę. Woda musi być zrównoważona. Musi mieć w sobie plus i minus. Czyli rolą wody jest, wchodzę do komórki i sprzątam metabolizm komórki, zabieram. To jest rola wody. Nie żadne kości. I teraz tak. Cała Unia Europejska ma wody stołowe. Tylko Polska nie ma. Macie tylko wody mineralne. Czyli rozumiem, że mamy do czynienia z ustawowym jakimś trikiem, no nie, który miał wyeliminować... Mój ulubiony poseł, panie pośle, pan senator, teraz europoseł Piecha, stoi za każdą ustawką. Sprzedaż polskich źródła wody, szczepienia i wszystko, co jest z Big Farmą związane. Proszę, niech mnie pan poseł wreszcie kiedyś pozwie, bo już tyle na niego donosiłem, że za każdym biznesem Big Farmy stoi ta osoba. No, wiemy o tym, że mówiła źle o skuteczności amantadyny. To jedno wiem. Przejdźmy dalej. Co jest w tym baniaku? O co chodzi z tą wodą, którą ty nazywasz, że jest wodą inną niż ta, która cieknie z kranu, ale o tą, którą kupujemy w supermarkecie w plastikowym opakowaniu? Dobra. Uderzył piorun w wodę. Co się w wodzie dzieje? Nie wiem. Rozpadają się molekuły. Nie widziałem tego zjawiska. Piorun jak uderzy w wodę, to znaczy, zależy jaka duża woda i ile energii dostanie. Rozpadają się wiązania wody. Ale jak będzie za dużo energii, to będzie ozon. To będą elektrony w nadmiarze. Istotnie po burzy bardzo często zupełnie inaczej pachnie powietrze. I woda. Mówi się, że wody na świecie jest coraz mniej. A na jakiej podstawie, że jest mniej? Co, oceany przeniosły się na Marsa? Nie. Wody jest cały czas tyle samo. Ale woda to takie klocki magnetyczne. Dipol wody ma plus i minus. Jak straci równowagę, to jak klocek magnetyczny przyciąga kolejną molekułę. I z małej cząsteczki wody buduje się gigaklaster. Dlatego kiedyś się mówiło, wypij 1,5 litra wody. Później 2,5 litra wody. Teraz słyszę 3,5 litra wody. Dlaczego? Bo nasze błony komórkowe nie potrafią wchłonąć dużych cząsteczek wody. Żeby komórkę odżywić, ta cząsteczka wody musi być mikro.
ona jest duża. A od czego one powiększyły się, te cząsteczki? Bo w równowadze, równowaga to podstawa wszystkiego. Czyli jeżeli woda straci równowagę, to buduje strasznie dużą cząsteczkę. A nasze błony komórkowe są zanieczyszczone jedzeniem, wodą, chemią, różnymi rzeczami. Nasze błony komórkowe zaczynają się zamykać. Dlatego wody w organizmie mamy dużo, ale nie w komórkach. I myślę, że dużo zrobiłem dla informacji. Filmy, które nakręciłem, badania, które przerobiłem. Proszę Państwa, to nie jest tak, że oszczęda jest geniuszem i znalazł coś, co jest nieznane. Zjawisko to 100 lat temu opisał Tesla. Jak działa pole magnetyczne na biologiczny obiekt? Moim geniuszem, panie redaktorze, niedługo będę tak tytułowo, jest to, że znalazłem metodę, jak zmieniać strukturę wody planowalnie. To znaczy? Potrafię doprowadzić do tego, co się dzieje podczas uderzenia piorunem. Z różnymi wodami. Z różnymi, bo każda jest inna. Studnia tu, studnia tam, w Bolesławcu, to jest różna woda, o różnych wiązaniach, bo ma różne składy, a tam jest mangan, tam jest żelazo, tam jest wapń. Jak zrobić, żeby ona była to, co organizm potrzebuje, H2O, a reszta nie jest tam potrzebna. Resztę mamy w pokarmie, w mięsie, w warzywach. Nie woda jest transporterem do kości wapnia. Woda zamyka naczynia kapelierowate i ta umieralność Polaków w południowym pasie Polski wynika z tego, że wodę mineralną macie w kranie. Tyle wapnia mamy. 600, 200, 300 i pijecie ją na okrągło. Później idziecie do sklepu i co kupujecie? Wodę w plastiku. Tak, to jest inny temat, ale tak. Ale to jest też ważne, no, ten plastik, w jakim sensie mikrocząsteczki tego plastiku przenikają do tej wody i my później to pijemy. No. Dokładnie jest tak, jak pan mówi. Woda to genialny biologiczny rozpuszczalnik. Genialny. I nie wiem, jakby ten plastik był dobrze zrobiony i nie wiem, w jakich to byłyby temperaturach uzyskiwane te polimery, czy nie, jak to się nazywa. No, gdzieś one pod wpływem, jeżeli to jest kilka miesięcy, ta butelka stoi, nieraz stoi na wystawie sklepu, gdzie jest słońce, albo w magazynie, gdzie jest cieplej, albo bliżej kaloryferów i tak dalej, to musi następować przenikanie tych drobinek. No. Dokładnie jest tak, jak pan mówi, to jakby mi pan w głowie czytał. Dobra, panie Zdzisławie, drogi Zdziśku, co mamy tutaj w tym i dlaczego uważasz, że jest to dla nas korzystne i pożyteczne? Ten pomysł samej tej wody to przywieźli mi Białorusini. Przyjechali do Polski. No dzisiaj to trochę ta jakby... Brzmi świetnie, nie? Autorytet Białorusinów lekko nadszarpnięty jest. Ja patrzę na ludzi, nie na władzę. Oni też nam ludzi przywożą, takich czarnych, ciemno opalonych, przez Bóg nam przerzucają. No tak, ale pozyskałem wiedzę. Pozyskałem wiedzę, że przywieźli mi wodę i powiedzieli, że ona leczy nowotwory. No mówię, kolejne kaszpirowski. Ale dałem do badania tą wodę. Miałem wtedy dosyć mocnie rozwinięte kontakty na uczelniach medycznych. Ale zaczekaj, bo wymieniłeś nazwisko Kaszpirowski. Czy pamiętacie, kto to był Kaszpirowski? To na końcu opowiem mały dowcip o Kaszpirowskim. Okej. Chodzi o to, że woda, którą oni przywieźli, miała bardzo, ale to bardzo niskie napięcie powierzchniowe. Ona była przenikliwa. Rozpuszczała, jakbyśmy wzięli tą wodę, wlali do takiej butelki z Biedronki, która ma miękki plastik, on się zapada sam w sobie. Zamieszali w tej wodzie, poczekali 10 minut, otworzyli butelkę, powąchali, ropa. To mnie zaintrygowało. Później się okazało, że w mojej rodzinie były przypadki nowotworowe i woda pomogła. No to myślę sobie, panie kochany, Nobla przyniosą ci pan. Włożyłem olbrzymie pieniądze. Nigdy nie oszczędzałem. Zawsze gdzie zarabiałem, wydawałem. W badania. Białystok, uczelnia medyczna, Lublin, uczelnia medyczna. Jedna badała nowotwory raka jelita grubego, druga białaczki. 7 rodzajów białaczek. I co się okazuje? Woda lub sól fizjologiczna, opracowana, obrobiona w takim agregatem plazmy,
powoduje rozpad ale komory. Przepraszam, przeszedłeś do agregatu plazmy, a to pojęcie jeszcze u nas się nie pojawiło w naszej rozmowie. Co to jest agregat plazmy, o co chodzi z plazmą? Urządzenie, które łapie piorun w takim niewielkim, w takiej kopule. Po prostu wsadzamy do tego urządzenia butelkę wody czy sól fizjologiczną. Działanie pola elektromagnetycznego, które opisał Tesla 100 lat temu, powoduje rozbicie wiązań. Czyli czysto fizyczny proces, który w przyrodzie porównujesz to z piorunem, bo jak powiedziałeś, łapiemy pioruny, to już cię widzę, jak czatujesz na burze i masz te butelki i coś tam próbujesz robić, no, ale błagam. No, no ja sam se włączam piorun i mam go. I każdy czyli to może zrobić. Stworzyłeś urządzenie, które powoduje ten rodzaj przebiegu energii elektrycznej, czy tak, który jest porównywalny z tym, co dzieje się w wyładowaniach atmosferycznych. Tak jest. Żebym to dobrze rozumiał. W związku z tym okazuje się, że można sztucznie stworzyć agregat do wytwarzania tego rodzaju zjawiska fizycznego, czysto tak, fizycznego. Tak. Okay. I to zjawisko również nie było żadną tajemnicą. Tak się obrabia metale, tak się utwierdza zmianę struktury metali. I powtarzam, to moją technologie zasługą... Technologie przemysłowe to tak, znają. Tak. Tylko moją zasługą było to, że wiem, jak obrobić wodę z Bolesławca, wiem, jak obrobić wodę z Warszawy, wiem, jak obrobić wodę z innego miasta, żeby ona miała tą strukturę, żeby przenikalność do komórek była taka, że wchodzi woda H2O i jeszcze jest energetyczna. To jeszcze tylko powiedz króciusieńko na koniec. Co dzieje się z tą kroplą czy drobiną wody, która poddana jest, czy trafia na tą falę elektromagnetyczną? Proszę Państwa, oddychacie teraz tlenem. No to nie jest... tylko, azotem również też. No dobrze, i zanieczyszczeniami, po powietrzu jest tlen, azot, dwutlenek węgla. Ale co podają choremu na oddziale? Tlen. Oczywiście. Czyli większość oddychamy tlenem. Ten tlen ma funkcję tripletową, czyli jest bogato związane, w takie związanie. Po dodaniu energii, takie związanie H2O, takie, niesymetryczne. Po dodaniu energii, a wodę pompuje energię. Zmienia się wiązanie, ono się wyrównuje, skracają się wiązania, przeskok energii i nagle okazuje się, że wszystko, co jest obok H2, odpada. Zmieniły się wiązania. Czyli to, co pan redaktor pije, to jest woda, która ma dużo energii, którą się napędzają mitochondria w komórkach. Mitochondria to są małe elektrownie, które dają życie waszym komórkom. Nie będzie energii, nie żyjecie. Tlen singletowy, który jest zawarty teraz w tej wodzie, powoduje, że czyszczą się błony komórkowe. I to są badania, które mają, macie Państwo na mojej stronie, Białystok, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Lublinie. To co to, przepraszam, co to są te singletowe? Tlen. To jest forma tlenu. Mamy singletowy, tripletowy, mamy ozon, mamy... Aha, czyli singletowe są pojedyncze wiązania, tripletowe to potrójne, tak? Tak. I okay. Co się dzieje w komórce? Komórka nowotworowa to jest komórka niedożywiona. Ona nie ma mechanizmu zwrotnego, czyli taka woda przechodzi przez błonę komórkową, nie potrafi komórka jej oddać. I następuje zwyrodnienie. Następuje rozpad komórki. Rozpad. Białystok się kłócił z Lublinem. Czy to pęka błona komórkowa, czy rozpada się komórka? Obojętne. Komórka nowotworowa to jest komórka, podkreślam, niedożywiona z różnych okoliczności. Witaminy, stres, mnóstwo tego jest. Chodzi o to, że woda działa inaczej niż chemia. Zdrowa komórka dostaje napędu. Mam nadzieję, że pan redaktor po wypiciu tej szklanki zobaczy, jak się to wszystko energetycznie... Odrośnie mi grzywka, rozumiem. Dobrze. Tak, taki meszek będzie. Tak. Czekamy. A zdrowa komórka ma energię, a chora się rozpada. Na czym działa różnica między tą wodą a chemią? Że chemia zabija wszystko. Trzeba ją trafić. I co się okazało? No to mamy wspólne patenty z uczelniami. Białystok mamy chyba ze 3 patenty. I propozycja. No, jak mogę tą wodę wprowadzić do badań klinicznych? Jaka była propozycja? 7 linii białaczkowych, w tym szpiczak. No, po takich bardzo oszczędnych kosztach to jest 30 milionów na jedną linię komórkową. I teraz tak, dobrze. Oszczędza przeszedł tą
ten cykl badań i pozwolili mu zrobić badania kliniczne na jednej linii. Agencja Oceny Technologii Medycznej powiedziała, no facet się spocił, no spuścimy go na rynek, zarejestrujemy mu produkt. A kto nauczy tysiące lekarzy, jak tą stosować wodę? Nie ma rzeczy bezkarnych. To nie jest tak, że można ją pić bezkarnie. Rozrzedza krew, czyli spada ciśnienie, rozbija agregaty krwi. Do tego jest potrzebny cały cykl badań, żeby lekarz wiedział, że broń Boże wody nie stosować z chemioterapią. Albo nie przesadzać z tym, no umiar, no dobrze, no to w takim razie jest to cudowny wynalazek, działa no zaskakująco dobrze. Detoksykująco. Tylko, znaczy no detoksykuje, czyli jest antyoksydant, no taki, tak? No. Natomiast trzeba wiedzieć, jak go stosować i teraz przechodzi do tego, jak to się używa. Nie chciałem już, odpuściłem temat leczenia ludzi. To jest za trudny temat, żeby bez obstawy lekarskiej, farmaceutycznej, farmakologicznej, szpitalnej taki temat drążyć. Jestem i co propaguję? Nie chorujcie, nie wpędźcie się w chorobę, więc organizm co jakiś czas trzeba oczyszczać. I to są różne metody. To nie tylko Oszczędza wymyślił coś takiego, tylko na świecie jest mnóstwo takich metod. Dieta, detoks jakiś inny, suplementy, jakieś inne narzędzia, których macie w głowie. My z żoną stosujemy głodówki. Tak. W każdy piątek nic ale nie to jest. Jest detoks, tak? Bo co się dzieje przy głodówce? Boli głowa, spada ciśnienie, bolą nerki, objawy jak grypy. Proszę wypić wodę. Przez pierwszy tydzień macie takie same objawy. Detoks, czyli wypłukiwanie z organizmu wszystkiego. Ile tej wody dziennie należy wypić, żeby nie zaszkodzić sobie? Dziennie? Tyle, szklankę. Nie można pić więcej. O Boże, ja już? Spokojnie. No dobra, wypiłem już prawie dwie szklanki. Czyli szklanka dziennie, przez jaki czas? Jak? Proszę Państwa, sugeruję. Nie można tej wody pić nieskończoność, bo ona oczyszcza, ona wyrzuca. Więc na przykład dla zdrowia, przy moim PESEL-u, to raz na trzy miesiące. Co raz na trzy miesiące? Wypić takie 5 litrów wody. Ale nie naraz, błagam. Nie, no codziennie to tak 20. Okay. Jak ktoś jest młody, raz na rok. Nie jesteście w stanie Państwo ustrzec się przed toksynami. Idziecie do marketu, tyle metali ciężkich. Jako dowcip już to opowiadam. Jak w Unii Europejskiej było głosowanie, jak ograniczyć kadm w nawozach. Kadm? Kadm, bo kadm jest podstawowym trującym składnikiem nawozów. To kto protestował? Rosati i wszystkie inne towarzystwo, bo co zrobią polskie zakłady azotowe, które stracą zysk? Zysk zakładów azotowych, a nie ludzi. No dobrze, ale bez azotu da się prowadzić uprawy roślin? Da się, tylko trzeba mieć umiar. Jaka część Polski umiera na cukrzycę? Nie wiem. Wielkopolska i zachodniopomorskie. Dlaczego? Bo tam jest największe zużycie nawozów na hektar. Tam jest głęboka orka, duże przestrzenie, tam ciągnik leci na 1000 hektarach, duże obszary i Dolny Śląsk między też to się wpisuje, ale w mniejszej skali. I jest duże nawożenie. Dobrze, czy ta woda również ma zastosowanie w rolnictwie, w ogrodnictwie, w uprawach, w hodowli? Nie dostałem żadnych pieniędzy, żadnych dotacji, a wziąłem ich dużo na leczenie ludzi. To były moje środki. Dostałem dotacje na rolnictwo. I nagle okazuje się, że podlewanie wodą różnych roślin powoduje, że żyto zimę wyrosło 100% więcej. Dlaczego skręciłem na zioła? Bo zrobiłem mnóstwo badań na ziołach. To były uczelnie w Częstochowie, Uniwersytet Humanistyczny i Politechnik Rolnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Podlewamy wodą zioła i nagle w mięcie zamiast 3 pików olejków jest mnóstwo innych pików i jest mniej mentolu, a więcej bakteriobójczych rzeczy. W lawendzie jest normalnie 4-5 pików, a tu jest 12 nagle, czyli woda dotarła do nasiona i zestymulowała, wyindukowała inne ich parametry. Jakie mam najczęściej zarzuty? Panie Oszczędza, robisz pan tyle badań, ale to na uczelni się wszystko udaje. Na uczelni jest kontrolowalna atmosfera, kontrolowane środowisko, a idź pan w pole. No i się dałem wsadzić na tego konia. Poszedłem w pole.
2 hektary wysadzonej lawendy, 18 tysięcy sadzonek i sam przy tym zasuwam, bo nie ma ludzi. Ale to lawenda, trzeba zadzwonić po tych Białorusinów. Jeden jest cały czas ze mną, drugi jest gdzie indziej. Chodzi o to, że lawenda wysadzona z takiej sadzoneczki w maju teraz jest taka. I wszystkie są równe. To jest woda, i tam jest komora plazmowa, która robi wodę, podaje pompą do góry i do każdej roślinki jest kapilar. Do każdej. I wszystkie są równe. Jakie było doświadczenie na Uniwersytecie Rolniczym w Lublinie? Były wysiane różne nasiona, podlewane zwykłą wodą. Tej odmiany wyrosło 20%, tej 60%, tej 80%. Te same nasiona podlane naszą wodą wyrosło 100%. W rolnictwie to jest mój konik. Jak ją wprowadzić do rolnictwa, żeby ludzie nie próbowali na siłę iść tą chemią? Są biopestycydy, czyli na przykład, żeby opryskać drzewka, czy zrobić tego, są biologiczne takie żyjątka, które zestymulowane naszą wodą są 10-krotnie bardziej żerne i zabijają wszystkie inne larwy i owady. To jest coś takiego, co jest moją ideą, ale jak mamy to zwalczyć, skoro rolnicy wolą Monsanto? Monsanto zresztą się sprzedało BASF-owi, czyli już nie muszą być w Ameryce eksploatowani, są w Europie przez BASF. Jak powiedzieć rolnikowi mniej? To samo jest z farmacją. Jak powiedzieć farmacji, słuchajcie, mamy cudowną wodę, leczymy nowotwory, a oni mówią, no panie Szczerze, puknij się pan w głowę, miliardy tu, a teraz mamy co? A Sylwia mówiła, że worek chemii 40 tysięcy. Tak, różnie. Ale to nie dopowiedziała widocznie, bo nie wszystko wiedziała. Jaki jest mechanizm? Jak byliśmy pod butem, bo my jesteśmy cały czas gubernią, ruską, pruską, to jest amerykańską, to są gubernie, nic się od rozbiorów nie zmieniło. Ale jaki jest mechanizm pozyskiwania pieniędzy? Lista leków refundowanych. Wchodzi coś na listę leków refundowanych. Teraz weszli Amerykanie, więc wycięli Niemców. No więc worek chemii, chemię podrukują dwie firmy na świecie. Baxter i Fresenius. I to jest albo niemiecka noga, albo amerykańska noga. Więc kto z Państwa nie zagłosuje w Sejmie, czy nad ustawą, że zbawiamy świat, leczymy nowotwory? Wszyscy. Chemia od 10 do 60 tysięcy worek. Kto z tego bierze pieniądze? Legalnie. Legalnie. Oczywiście, że tak. Idzie to przez NFZ i korporacje farmaceutyczne płyną rzeką. Kiedyś był priorytet. Zbrojenia, chyba chemia, później farmacja. Teraz priorytet się odwrócił. Farmacja, coś i zbrojenia. Następna rzecz. Tylko, że wiesz co, najlepiej jednak nie chorować. No. I o to proszę. Po co to zrobiłem? Panie redaktorze, po to to zrobiłem? Żadne media mnie nie wpuszczają. Wpuszczają. Było 18 tysięcy wyświetleń, jest 1800. Przecinanie zasięgów, skądś my to znamy. O cenzurze na Facebooku mogę mówić godzinami. Kochani, czyli jeszcze raz. Woda plazmowana z firmy Nantes w umiarze, ale z rozsądkiem ustrzeże nas przed groźnymi chorobami i spowoduje równowagę organizmu. Jak sobie włożymy jeszcze harmonizator, nie, harmonizatory to tam. Zdzisław, bardzo wielkie dzięki. Jeżeli są pytania, to bardzo prosimy. Nie pytajcie Państwo, bo tego jest dużo, piszcie do mnie maile, ale skręciłem około 30 filmów. Są w stronie Nantes w zakładce wideo. To są filmy szkoleniowe. Mówię, jak działają, na co działają, jak używać. Proszę Państwa, zaproszenie do Japonii na Kongres Medycyny Alternatywnej albo do Osaki na wpływ pól magnetycznych nie wynika z tego, że ktoś mnie zna. Wynika z tego, że publikacje, które wypuszczamy z uczelniami, a jest 26 publikacji międzynarodowych o dużym impact faktorze, serwery wyszukują. Kto to jest oszczęda, kto to jest gość i zapraszają. Zaproszenie do Japonii było obwarowane, że muszę się zaszczepić. No, jeszcze nie zwariowałem. Nie pojadę nigdzie, gdzie jest ten blef i ta mafia. Nie, no to jest bez sensu. Nie dajcie się ogłupić.
Nie mogę wam mówić o prozdrowotnych właściwościach wody, bo mnie za chwilę zamkną albo przyjdą z różnymi konsekwencjami. Obejrzyjcie filmy. Zrozumiecie mechanizm. Tam nie ma żadnej magii. Tam jest czysta fizyka, tam są proste rozwiązania. Tylko co? O czym trzeba pamiętać? Że lek to również trucizna. Zioło przedawkowane to również trucizna. Równowaga jest najważniejsza. Jak ja mówię, że pijemy 200 ml, to dlatego, że mamy w obiegu krwi 5, 5,5 litra krwi i do tego żeśmy dobrali. I bardzo ważne, ten tlen singletowy utlenia metale ciężkie, nie redukuje. Jak obejrzycie film z doktorem Krasickim, to zobaczycie, na czym polega halatacja. Nie robię w tym momencie halatacji. Utleniam, dlatego dzieci autystyczne wracają bardzo szybko do żywych, bo tlen, który przechodzi barierę krew-mózg, zamienia metale w tlenki. A tlenki są biologicznie obojęte. I dzieci po jednej walizce, dwóch walizkach wody wracają do życia. Utlenianie to jest proste zjawisko fizyczne. Namawiam was, nie chorujcie. I to jest historia z Happy Endem. Kolejna. Wielkie dzięki. Pan Zdzisław Oszczęda. Szacunek. Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.